Strach i lęk to emocje kojarzące się jednoznacznie negatywnie, a jest jednak całkiem spora grupa ludzi, która lubi się bać. Lęk jest przerażający, ale równocześnie wciągający. Czy to nie sprzeczność? W dzisiejszym filmie wytłumaczę, jak to działa. Czego się boimy? Niektórzy wysokości, inni latania, zamkniętych albo otwartych przestrzeni, pająków, węży, dziwnych odgłosów i ciemności. Wymieniać można bardzo długo. Oczywiście boimy się też śmierci i niemal wszystkiego, co obce. I w zasadzie wszystko to było w chyba jedynym horrorze, jaki oglądałem w życiu. Obcy, ósmy pasażer Nostromo, Ridleya Scotta. W roku 2122 frachtowiec Nostromo wraca na Ziemię. Załoga jest zahibernowana, a statkiem kieruje komputer. W wyniku pomyłki komputer sygnał ostrzeżenia interpretuje jako sygnał SOS. Wybudza załogę i wysyła ją w misję ratunkową na powierzchnię nieznanego księżyca. To, co się tam dzieje, to początek horroru dla załogi i dla tych, którzy to oglądają. Oglądając ten film, byłem spocony, serce waliło mi jak młot albo kalosze w pralce. I wtedy zrozumiałem, skąd wzięło się hasło, które znalazło się na plakacie promującym film. W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. Należy do tych, którzy nie lubią oglądać horrorów, nie lubią się bać, ale większość ludzi ma inaczej. Dlatego film Ridleya Scotta był hitem i w zasadzie zdefiniował podgatunek horroru science fiction. Dzisiaj wręcz trudno zliczyć, jak wiele filmów, książek, ale także gier komputerowych z tego nurtu czerpie. Jednym z przykładów jest remake gry komputerowej Dead Space, inspirowany właśnie filmami z serii Obcy. Co masz, Isaac? Half the Ishimura's in the red. Engines, hull, the trams. Can you handle it alone? Fix the centrifuge. Get the fuel running. Strach jest bardzo starą emocją. Pewna grupa fobii czy strachów może mieć korzenie ewolucyjne. Ogólna niechęć do pająków i do węży jako do zwierząt niebezpiecznych prawdopodobnie została nam przekazana w genach przez poprzednie pokolenia. Choć akurat ja ani węży, ani pająków kompletnie się nie boję. Niepokój wywołują w nas sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Ciemne pomieszczenia, dziwne odgłosy. Nasi przodkowie musieli nauczyć się unikać takich okoliczności, żeby przetrwać. Ale w takich filmach jak Obcy, czy takich grach jak Dead Space, w filmach czy grach opowiadających o przyszłości, historia się powtarza. Niebezpieczeństwo czai się w ciemnościach. Często ma fizjonomię czegoś, co jest skrzyżowaniem pająka i węża, no i wydaje dziwne dźwięki. Reakcja ludzkiego organizmu na strach nie kończy się na przyspieszonym biciu serca czy oblaniu się zimnym potem. Te zjawiska następują nieco później i w zasadzie są konsekwencją tego, co dzieje się w naszym mózgu. Ciało migdałowate reaguje na niepokojące sygnały, wysyłając informacje do układu nerwowego i kory nadnerczy. To sygnał rozpoczynający przygotowanie ciała do sytuacji zagrożenia. Wydzielają się hormony, takie jak kortyzol, zwany hormonem stresu, czy adrenalina. Adrenalina, czyli hormon przetrwania, który działa jak stymulant. Co ciekawe, towarzyszy im dopamina, nazywana hormonem dobrego samopoczucia, której wyrzut odczuwamy jak przypływ przyjemności. Pod wpływem strachu nasze zmysły się wyostrzają, źrenice oczu się rozszerzają, rośnie tętno i ciśnienie krwi. Jesteśmy napięci, gotowi do działania, albo do ucieczki, albo do walki. Gdy bodziec jest wyjątkowo mocny, albo gdy trwa długo i narasta, ciało staje się przestymulowane i wtedy mogą pojawić się również zawroty głowy, drżenie rąk, trudności w oddychaniu, czy nawet utrata przytomności.
Analizy wyników rezonansu magnetycznego mózgu pokazują, że w momentach narastającego stresu najbardziej aktywne były obszary mózgu odpowiadające za wzrok i słuch. W momencie, gdy pierwszy szok mijał, uaktywniały się te partie mózgu, które są związane z oceną zagrożenia i podejmowaniem decyzji. Dlaczego tak wiele osób lubi się bać? To tak, jak gdyby ktoś lubił żyć w zagrożeniu. No nie do końca. Gdy strach jest kontrolowany, to raczej tak, jak gdybyśmy chodzili na psychiczną siłownię. Po siłowni człowiek jest zmęczony, ale zwykle bardzo zadowolony, na tyle, że chce wracać. Doświadczenie strachu w kontrolowanym środowisku pozwala nam sprawdzić się w trudnych warunkach, zbudować samoświadomość i zwiększyć odporność na trudności, oferując w zamian rodzaj oczyszczenia i zadowolenia. Bez realnego zagrożenia budujemy na nie odporność. Uczymy się go, a mózg to lubi, chciałoby się powiedzieć. To dlatego nawet straszne historie, najpierw czy kiedyś opowiadane przez starszych, potem opisywane w baśniach, są dla dzieci tak fascynujące. Owszem, boimy się, ale jesteśmy bezpieczni. To bardzo dobry trening. Lubimy się bać, oglądając filmy albo grając w gry, bo z tych konfrontacji zawsze wychodzimy zwycięsko. W końcu żaden potwór nie wyskoczy z kartek książki, ekranu komputera albo telewizora. A to nas buduje i trenuje, a przede wszystkim przygotowuje na realne zagrożenia. Dlatego naukowe próby badania wpływu stresu na ludzkie samopoczucie, na przykład takie z wykorzystaniem danych z EEG, prowadziły do wniosków, że większość ludzi kończyła taką próbę bez strachu z lepszym samopoczuciem niż miała przed jej rozpoczęciem. W tym wszystkim jest jeszcze jedna dla mnie bardzo ciekawa sprawa. Przygotowując ten odcinek zdałem sobie sprawę, że przezwyciężanie strachu jest w pewnym sensie czynnikiem napędzającym rozwój i innowacje, bo właśnie ze strachu i dzięki wyobraźni ci najbardziej innowacyjni budują strategie i znajdują sposoby takiego działania, by unikać zagrożenia. Ci, którzy strachu nie odczuwają, nie widzą takiej potrzeby i wcześniej czy później wpadają w kłopoty. Tak rozumiany strach napędza postęp naszej cywilizacji i toruje nam drogę do gwiazd, w przenośni i dosłownie, choć podążanie tą drogą to czasami istny horror.